Nie było wprawdzie przy śmierci, ale zaraz nazajutrz miałam dokładne wiadomości o niej od osób, które otrzymały informacje bezpośrednio od rodziny wielkiego pisarza. Między innymi od pani Józefowej Wierusz-Kowalski, żony profesora Uniwersytetu Fryburskiego, spokrewnionej z rodziną pani Sienkiewiczowej. Sienkiewicz przyjeżdżał zresztą nieraz do Fryburga, do państwa Kowalskich, na zebrania towarzyskie w ich gościnnym domu. Pod datą 17 listopada 1916 roku zanotowałem wówczas w moim dzienniku następujący ustęp, który odczytam in extenso. Śmierć nie nastąpiła tak bardzo nagle, jak głoszą. Dnia tego leżał Sienkiewicz w łóżku, co podobno w ostatnich czasach dość często się zdarzało. Czując duszność w przewodzie oddechowym, kilkakrotnie musiał w dniu tym stosować przepisane przez lekarza środki. W czasie kolacji przywołał żonę do pokoju, sali jadalnej, do której zeszła, a czując się niedobrze, kazał zawezwać księdza. Miał przekonanie, że zbliża się śmierć. Nie mając już siły, aby się wyspowiadać, otrzymał samą absolucję, przyjął komunię świętą, odmówił z rodziną modlitwy. Potem prosił, aby go samego zostawiono. Ale rodzina nie chciała go odstąpić. Zobaczyła, że obsunął głowę na poduszkach, już nie szło. Do ostatnich słów należy wypowiedziane przed śmiercią zdanie i nie doczekałam się wolnej Polski. Pan profesor był zapewne na pogrzebie Sienkiewicza. Czy przypomina pan sobie przebieg pogrzebu? Przypominam sobie i mogę na podstawie mego wspomnianego przed chwilą pamiętnika opisane bezpośrednio po tej uroczystości wrażenia po prostu odtworzyć tak, jak je wówczas przeżywałem. Wiadomość o nagłej śmierci Sienkiewicza zelektryzowała całą bardzo liczną wówczas kolonię polską Szwajcarii, skupioną w głównych jej miastach. Byłem wówczas studentem Uniwersytetu Fryburskiego. W Fryburgu mieszkało sporo Polaków, z których większość powzięła zamiar wziąć udział w pogrzebie autora trylogii. Sienkiewicz umarł 15 listopada 1916 roku w pełni I wojny światowej. Zwłoki zabalsamowane przez znanego uczonego profesora Zygmunta Laskowskiego z Genewy spoczęły w kościele katolickim w Wewy naprzeciw Hotel du Lac, w którym umarł wielki pisarz. Pogrzeb odbył się jednak dopiero 22 tegoż miesiąca, podobno dlatego, że czekano na przyjazd córki z kraju. Dnia tego wczesnym rankiem grupa Polaków fryburskich, licząca około 60 osób, wyruszyła w drogę do Wewy w specjalnym wagonie zarezerwowanym poprzednio. Dzień jesienny dość pochmurny, ale nie deszczowy. Nawet nad Lemanem, do którego przybyliśmy po 1,5-godzinnej jeździe, nie wyjaśniło się. Pogrzeb wyznaczony został na godzinę 11. W stronę kościoła katolickiego dążą delegacje i grupy Polaków z różnych kantonów szwajcarskich. Wnętrze kościoła przebrane w żałobne flagi zwisające od stropu świątyni. Zawieszono również wielki karton z herbem Polski. Trumnę przykrytą amarantową kapą z wyszytym na niej orłem białym złożono przed głównym ołtarzem ozdobionym czarnymi festonami. Przed trumną obraz Matki Boskiej Ostrobramski. Na ziemi leży wiele wspaniałych wieńców, wśród których zwraca uwagę największy z kwiatów o barwach narodowych, szarfami z napisem złotymi literami Henrykowi Sienkiewiczowi Ignacy Paderewski. Inny od miasta Warszawy, wielkiemu synowi ojczyzny stołeczne miasto Warszawa. A dalej wieńce przedstawicielstw dyplomatycznych, akredytowanych w Szwajcarii państw, alianckich, to jest Anglii, Francji i Rosji, a również i państw centralnych, to jest Austro-Węgier i Niemiec. W tym hołdzie pośmiertnym, złożonym przez obie strony walczące, nie trudno dopatrzyć się chęci pozyskania sobie sympatii polskich ze strony walczących z sobą mocarstw. Jeden z wieńców ma znamienny napis na szarfie. Uproś nam zgodę i jedność. Napis bardzo na czasie.
wobec rozłamu pokłóconej Szwajcarii pod względem orientacji politycznej kolonii Polski, podzielonej na dwa wzajemnie się zwalczające stronnictwa, ententowców i centrowców, to jest stronników państw centralnych. Na długo przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej kościół jest już pełny, lecz zapełnia się jeszcze szczelniej z każdą chwilą. Schodzą się delegaci ze sztandarami różnych organizacji polskich. Z rodziny najbliższej obecna wdowa pani Henrykowa Sienkiewiczowa oraz dzieci z pierwszego małżeństwa, córka późniejsza pani Helena Korniczowiczowa, syn Henryk Józef, z dalszej rodziny młody pan Janczewski. Wśród obecnych znajduje się kilka znanych osobistości. Mecenas Osuchowski, współpracownik Sienkiewicza w akcji pomocy Polakom dotkniętym klęską wojną w tzw. Komitecie Wewejskim. Profesor Jan Kucharzewski, profesor Szymon Aszkenazy, Stanisława Szymanowska, pani Weissenhofowa. Paderewskiego nie ma. Przebywa on bowiem już w Ameryce, dokąd wyjechał, aby działać na rzecz niepodległej Polski. Nabożeństwo żałobne odprawia w asyście kilku księży polskich z Fryburga proboszcz parafii ksiądz Kurfürst przy głównym ołtarzu. Był on obecny przy śmierci wielkiego pisarza. Przy wszystkich bocznych ołtarzach odprawiają się msze święte. Świeci się wielki pająk i wszystkie światła w kościele. Po Ewangelii wstępuje na ambonę okrytą krepą celebrant, aby odczytać telegram kondolencyjny Ojca Świętego Benedykta XV i kardynała Gaspariego, których obecnie wysłuchali stojąco. Na trybunie chór pod batutą Henryka Opińskiego wykonuje pieśni żałobne, a solo śpiewa znany tenor operowy Włodzimierz Malaski. Przy końcu nabożeństwa wchodzi na kazalnicę ksiądz dr Jan Gralewski, aby wygłosić mowę pogrzebową, ognistą, pełną gorących uczuć uwielbienia dla wielkiego pisarza, przewodnika narodu. Patetyczne, dźwięcznym głosem wyrażane zdania, jak na przykład rodacy, Sienkiewicz nie żyje, przejmujące sprawiają wrażenie. Po egzekwiach i odmówieniu modlitwy Anioł Pański zagrzmiały znowu dźwięki marsza pogrzebowego oraz hymn Boże Coś Polskie odśpiewanego unisono przez obecnych. Tylko dzwonów nie było, bo w kantonie włodejskim istniał wówczas datujący się od czasu Kulturkampfu zakaz dzwonienia w kościołach katolickich. Panie profesorze, jak długo zwłoki Sienkiewicza pozostawały w kaplicy przykościelnej? Niespełna lat 8. Dobiegał do końca roku 8. W międzyczasie powstała Polska niepodległa. W Warszawie podjęto starania o zrealizowanie powziętego zaraz po zgonie wielkiego pisarza projektu sprowadzenia zwłok jego do Warszawy, aby je złożyć w krypcie katedry świętego Jana. Powstał osobny komitet z redaktorem Libickim na czele. Panowie ci przybyli do Szwajcarii w celu załatwienia z władzami miejscowymi formalności prawnych. Uroczyste przeniesienie zwłok naznaczono na dzień 20 października 1924 roku. Mieszkałem wówczas w Genewie, skąd rano dnia tego wyjechałem do Wewy. Uroczystość rozpoczęła się w tym samym kościele parafialnym, w którym odbył się pogrzeb Sienkiewicza przed 8 lat i w którym zwłoki spoczywały w małej, urządzonej prowizorycznie kapliczce przy głównym ołtarzu. I znowu schodzą się w murach świątyni liczni przedstawicieli kolonii Polski i Szwajcarii. Kościół, podobnie jak pierwszym razem, czernymi festonami skrepy udekorowany. I znowu trumna przykryta amarantową kapą z orłem białym stoi w prezbiterium u stóp ołtarza. Znalazło się także liczne wieńce. Atmosfera jest jednak inna niż 8 lat temu. Charakteryzuje ją udział oficjalny władz polskich z posłem Rzeczypospolitej doktorem Janem Modzelewskim i sekretarzem poselstwa Adamem Żywuskim na czele. Są i przedstawicieli innych państw zaprzyjaźnionych, przede wszystkim słowiańskich, oraz oficjalny przedstawiciel rządu szwajcarskiego w osobie ministra spraw zagranicznych Giuseppe Motta, reprezentującego zarazem prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej Schuarta, który objął protektorat honorowy nad całą tą uroczystością.
jest i były poseł szwajcarski w Polsce, baron Pfeiffer z żoną. Władze miejskie reprezentuje prezydent, miasta Kuwry. Z rodziny przybył z Polski syn pisarza Henryk Józef. Wśród oficjalnych gości wysuwa się na pierwszy plan Paderewski z małżonką i siostrą panią Wilkońską oraz panowie z Komitetu Warszawskiego. Delegację polską przy Lidze Narodów reprezentuje przyszły minister Arciszewski, Muzeum Rapperswilski dr Adam Lewak. Mszę świętą odprawił w asyście, jak pierwszym razem, proboszcz ksiądz Kurfiuc, który też wygłosił z ambony piękne przemówienie, nawiązując do słów depeszy kondolencyjnej papieża Benedykta XV z roku 1916, który nazwał Sienkiewicza «Vaillant chrétien». Na organach przegrywał znowu Henryk Opieński i śpiewał jego chór. Po zakończeniu nabożeństwa i egzekwiach wyniesiono trumny, a raczej ściślej mówiąc trumny, bo Sienkiewicz spoczywa w trzech trumnach. Złożono ją na skromnym rydwanie zaprzężonym w dwa konie, najlepszym zresztą, jaki posiada miasteczko.